Dorota Łosiewicz, witam bardzo serdecznie wszystkich państwa. To jest Studio w Polsce.pl i dzień ze Studiem w Polsce.pl. Zaczynamy od przeglądu prasy i od Rzeczpospolitej. Bruksela tnie ostro, podejrzewam, że to będzie temat dzisiejszego dnia, tygodnia, a pewnie i najbliższego roku, bo negocjacje w sprawie budżetu Unii Europejskiej skończą się prawdopodobnie w 2019 roku. Dopiero Polska dostanie na politykę spójności w latach 2021-2027 ponad 23% mniej pieniędzy niż obecnie, pisze Rzeczpospolita. Przypomnijmy, że jest to na razie propozycja wyjściowa Komisji Europejskiej, ale do tej pory nie zdarzyło się podczas negocjacji budżetowych, by któryś kraj przebił, wynegocjował zdecydowanie więcej niż to, co było propozycją wyjściową Komisji Europejskiej. Oczywiście budżet musi przyjąć Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski. Budżet Unii Europejskiej przyjmuje się jednogłośnie, więc ostatecznie Polska może zawsze ten budżet zawetować. Na razie propozycja jest taka: ponad 23% mniej pieniędzy niż obecnie. To chodzi oczywiście o Fundusz Spójności. Dane są jeszcze nieoficjalne. Komisja Europejska przedstawi we wtorek zasady dzielenia pieniędzy unijnych z funduszy w okresie 21-27 na spójność, rolnictwo i wspieranie reform. Rzeczpospolita dotarła do tej propozycji i znalazła 3 złe informacje dla naszego kraju. Z projektu wynika, że Polska pozostanie największym beneficjentem polityki spójności z kwotą 64,4 miliarda euro, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że jesteśmy zdecydowanie największym wśród biedniejszych państw Unii Europejskiej. Ale jednocześnie znaleźliśmy się w grupie krajów, które stracą najwięcej, dokładnie 23,3%. Nieznacznie większy spadek zanotują tylko Węgry, Czechy, Litwa i Malta po 24%. Najbardziej zyskają Grecja, Bułgaria, Rumunia po 8%. Na plusie będą jeszcze Włochy i Hiszpania po 6%. Finlandia 5%, pisze Rzeczpospolita, czyli więcej pieniędzy z Funduszu Spójności dostaną kraje Europy Południowej. Do tej pory, zdaje się, nie udało się przekonać polskim dyplomatom do tego, że to Europa Środkowa powinna wciąż liczyć na wyższe wsparcie niż południe Europy. To nie koniec złych informacji, pisze Rzeczpospolita. Zmniejszą się transfery z tytułu wspólnej polityki rolnej. Pieniądze na rozwój obszarów wiejskich będą dla Polski o 26,6% mniejsze niż obecnie. Podobnie jak w polityce spójności, jesteśmy w grupie najbardziej poszkodowanych, tym razem z Niemcami, Bułgarią, Danią, Chorwacją, Węgrami, Holandią, Rumunią i Słowacją. To są oczywiście informacje nieoficjalne. Komisja Europejska dziś będzie przedstawiała koperty z tymi funduszami na konkretne polityki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Prawdopodobnie te nieoficjalne doniesienia się potwierdzą. Oczywiście o tym, że pieniędzy będzie mniej, było wiadomo. Wiąże się to między innymi z Brexitem. Ale generalnie wszystkie cięcia, jeśli chodzi o Fundusz Spójności, to średnia tych cięć to jest 10%, a Polska tutaj z tą liczbą 23,3% no rzeczywiście traci najwięcej. Rzeczpospolita publikuje jeszcze ciekawy sondaż. Kto następcą Kaczyńskiego, pyta Rzeczpospolita, i tutaj pojawiają się różne nazwiska z procentami. Oczywiście Mateusz Morawiecki, aż 14,4% ankietowanych wytypowało obecnego premiera jako delfina Jarosława Kaczyńskiego. Co w tej sprawie Rzeczpospolita? Choć Jarosław Kaczyński nie wybiera się na polityczną emeryturę, a jego współpracownicy zapewniają, że choroba nie jest ciężka i prezes wkrótce wróci do pracy, na partyjnym zapleczu trwa cicha wojna o przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości. Kto mógłby zastąpić prezesa? Premier Mateusz Morawiecki to zdaniem ankietowanych przez Ibris kandydat najpoważniejszy. Wiceprezes partii Joachim Brudziński, uważany za prawą rękę prezesa, zajął w sondażu miejsce drugie, a na trzecim uplasowała się była premier Beata Szydło, także wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Jednak 43% badanych nie potrafi wskazać żadnego następcy Jarosława Kaczyńskiego i pewnie te 43% badanych, którzy nie potrafią wskazać następcy obecnego prezesa Prawa i Sprawiedliwości, ma rację, dlatego że wydaje mi się, że z żadna wytypowanych tutaj osób nie miałaby tyle siły, takich możliwości, żeby połączyć całe środowisko Zjednoczonej Prawicy
Takie zdolności ma chyba tylko Jarosław Kaczyński. W każdym z tych scenariuszy, który przedstawia Rzeczpospolita, partii groziłby rozpad. Na szczęście to są tylko medialne spekulacje. Żadnych zmian nikt nie planuje, ale skoro mówimy o prezesie Prawa i Sprawiedliwości, to Super Ekspres o jego pobycie w szpitalu, a szybko wrócić miał. Taki tytuł daje tabloid do choroby prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Kot tęskni za prezesem Kaczyńskim. Smutny czaruś z nadzieją czeka w oknie na powrót swojego pana. Ponad 3 tygodnie temu Jarosław Kaczyński trafił do szpitala na zabieg. Zgroza przynoszą kotu truskawki i tu zdjęcie, na którym panowie przynoszą jakieś zaopatrzenie do domu. O zaopatrzenie dla kotów dba kierowca prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wśród przynoszonych zwierzętom smakołyków dostrzegliśmy między innymi truskawki. No miejmy nadzieję, że te truskawki to dla tych panów, a nie dla kota, bo koty chyba za truskawkami nie przepadają. Najpierw miało być to kwestią dni, te jednak zmieniły się w długie tygodnie. Jarosław Kaczyński niemal od początku maja przebywa w szpitalu z kolanową dolegliwością. O ile w partii dają sobie radę, o tyle z tęsknionym kotem prezesa PiS ciężko poradzić sobie z jego nieobecnością. Oto na przykład czarów, jeden z kocurów, czy koczurów, jakie pieszczotliwie nazywa prezesa, tęsknym ostatnio wzrokiem patrzył przez okno żoliborskiego domu Kaczyńskiego, jakby chciał zapytać: panie mój, gdzie się podziewasz? Boże mój, do czego to doszliśmy, że tabloidy śledzą już tęskne spojrzenie kotów? Ja jeszcze rozumiem, że polityków się podgląda, ale żeby ich zwierzęta, naprawdę. Nieźle zagalopowaliśmy. I jeszcze na koniec dziennik Gazeta Prawna. Może Viktor Orban w Warszawie atakuje Ukrainę. Na krótko przed zakończonym wczoraj w Warszawie zgromadzeniem parlamentarnym NATO węgierski rząd wystosował do szefów rządów państw sojuszu i sekretarza organizacji memorandum wzywające do rewizji polityki paktu wobec Ukrainy. DGP poznał jego pełną treść. Viktor Orban przekonuje, że po 2014 roku Kijów mimo wsparcia Zachodu nie dokonał niezbędnych reform, a Ukraina jest niezdolna do wypełnienia zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych, takich jak ochrona praworządności. Do tej pory taka retoryka była zarezerwowana dla Rosji. Szef MSZ Jacek Czaputowicz zaznaczył, że rozmawiał o konflikcie na tle praw mniejszości węgierskiej z ministrem spraw zagranicznych Peterem Szijjártó. Planuje konsultacje z szefem ukraińskiego MSZ Pawło Klimkinem. To jest spór w rodzinie. Być może trzecia strona byłaby tu pomocna, na przykład sekretarz generalny NATO. Myślę, że on ma pewne narzędzia do wyjaśnienia tej sprawy. Dodał oczywiście, w polskim interesie jest to, żeby Ukraina pozostała w europejskiej strefie wpływów. Dziękuję państwu za ten przegląd. Może jeszcze tylko na koniec Gazeta Wyborcza. Toksyczny dym, płoną składowiska odpadów. To też informacja, którą żyją media. Od początku roku paliło się blisko 70 składowisk odpadów. To nie przypadek. Liczba pożarów rośnie, od kiedy Chiny przestały przyjmować odpady z zagranicy. Tak najwygodniej pozbyć się zalegających śmieci i zrobić miejsce na nowe. Najwygodniej i oczywiście najtaniej, dlatego że porządna utylizacja śmieci kosztuje ciężkie miliony, wiedzą o tym właściciele firm tym się zajmujących. Za ten przegląd prasy serdecznie dziękuję. Zapraszam już na rozmowę polityczną. Moim gościem Elżbieta Jakubiak, szefowa gabinetu prezydenta RP i sekretarz stanu w kancelarii Lecha Kaczyńskiego. Zapraszam na tę rozmowę. Do zobaczenia.